pracując w Creative Instruments, codziennie zajmuję się rzeczami, o których nie mogę publicznie opowiadać na co dzień. Ale dzisiaj mamy trochę spokojniejszy dzień, dlatego dzisiaj zabieram Was na dzień życia inżyniera w Creative Instruments. Firma Creotech znajduje się w Piasecznie, na terenach dawnych zakładów Thomsona bodajże, czyli miejsca, gdzie w Polsce budowały się telewizory. Jak zobaczycie, tutaj są takie kominy i takie czerwone struktury. To są piece, w których wytwarzano szkło na kineskopy. Dzisiaj po tym zostały już tylko budynki, natomiast ten teren jest pełni swojego takiego rodzaju funkcję nieformalnego parku technologicznego, którego w Warszawie nie ma i dlatego właśnie firmy wynajmują pomieszczenia tutaj. Zobaczcie, tutaj jest film. To jest zapracowanie. Cześć. Cześć, cześć. Cześć wam. O, Boże. Ja nie mogę, kurwa, dobra. Z okazji 18 razy 2 urodzin. 18 razy 2, to jest najlepsze? Nie wiem, jeszcze nie jadłem, dopiero wziąłem sobie tego zarezerwowałem. Biorę największego. No wiesz, weź sobie nawet 2. Nie mogę, bo jestem na diecie. Wyglądasz na takie rodzaje. Tam był nadal dział R&D. Teraz idziemy do działu Business Development. Brzmi okropnie, ale to tam się pisze właśnie projekty, które przynoszą nam pieniądze. Siedzi Natalia. A tu szefostwo. A ja jej nie zadam. To jest Tomek. Dzień dobry. Cześć. 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 Ciemno tu u was jakoś tak. Skoro no, świt. Dobrze jest z tego powodu. Słuchajcie, pokażę wam coś, co właśnie tutaj Paweł miał na biurku. To jest... I to nie chodzi o bałagan. Nie chodzi o bałagan. To jest, słuchajcie, folia termiczna, która wykrywa zmiany temperatury. Zobaczcie, teraz położę rękę. Zabieram rękę. I tu jest rozkład temperatur z mojej ręki. Cool? Zobaczcie, można palcem zmienia się temperaturę. Możesz nawet wyciec. Takie rzeczy mamy w Creotechu. Zobaczymy moje czółko. Jak może twarz mi się uda. No, wyglądasz trochę strasznie. Czego? Nie, a tylko nos mi się pojawił. No nie, no trochę się też wychłodziło. Zobaczysz potem sobie na filmie. No dobra. No trochę jak Terminator chyba wyglądasz, ale... Spoko.
cały dzień składania, żeby mieć model. To jest model, to nie jest satelita. To jest tylko model, a pokazowy na różne wystawy. Złożony z prawdziwego teleskopu. O. I różnych elementów. Ale tak właśnie będzie zbudowany satelita typu SatEye. Jaki SatEye? To jest satelita typu HyperSat. To jest platforma tutaj 30x30x10 cm, gdzie będziecie mieli samą elektronikę strojącą oraz to wszystko, co może być pójść w górę. To jest miejsce na ładunek, zwany payload. I tutaj może być właśnie zainstalowany eksperyment. To jest tutaj założony teleskop, natomiast może być cokolwiek. Może być, nie wiem, jakiś system komunikacyjny, radar, cokolwiek. A tu mamy panele, na których będą zainstalowane panele słoneczne. A jeszcze nie koniec, on będzie jeszcze budowany, będą zakładane jeszcze tutaj właśnie takie paneliki słoneczne i jeszcze będą tutaj różne mechanizmy, żeby się automatycznie otwierał, ale to już innego dnia. Teraz idziemy trochę odrobić papierkowej roboty. Aha. Siedzicie cały dzień w warsztacie, to potem na koniec dnia trzeba jeszcze odbędzić papierkową robotę, czyli pewnie jakieś raporty, nie raporty, zobaczyć, co szef do Was napisał. A zwykle jest dokładnie odwrotnie, czyli zobaczcie, cały dzień się siedzi i wypełnia papiery, bo jest zasada, że do każdego satelity produkuje się przynajmniej tyle papieru, ile on waży, a rzadziej się go składa, no ale dlatego właśnie, ponieważ dzisiaj żeśmy mieli składanie tego modelu, to dzisiaj było odwrotnie, prawda? Dzisiaj był bardzo przyjemny, wesoły dzień. Tyle. Dobra, zrobiło się ciemno. Czas iść do domu. Cześć, Julian. Trzymaj się. No. Słuchajcie, tyle. Trzeba wracać do domu. Jak tam? Podobałaby Wam się taka praca? Czasami od rana do wieczora, czasami trochę krócej, czasami dłużej. Więcej papierów niż tych mechaniki. Ale zawsze coś nowego. Zawsze coś zmiennego. Zawsze coś pasjonującego. Clean room już śpi. Jak się Wam podobało, łapka w górę. Jak się Wam nie podobało, łapka w dół. Jak się Wam w ogóle... Co w ogóle w sensie takiej pracy, to weźcie tam w komentarzu napisać. Chcielibyście być inżynierem kosmicznym? Jedzenia!
Cześć.